Cześć, tutaj Kamu, witam ponownie w Heroes of Might and Magic 5, seria na poziomie heroicznym, słuchajcie, misja piąta kampanii Sylvan, Wampirzy Lord. Pod nieobecność Findana elfy zdołały przerwać oblężenie Ciri Stala i wyzwolić większość królestwa elfów. Jednak do całkowitego zwycięstwa droga jeszcze daleka. Od południowo-wschodniej strony Irolan nadciąga groźba pod postacią wampirzego lorda Nikolaja. Findan musi pokonać tego potężnego wroga. No, to jest ogromna misja. Słuchajcie, dosyć potężny przeciwnik będzie. Mamy na początek smoka do wzięcia, ale z racji tego, że to jest wielka misja, będzie dużo zamków do zajęcia, wielka mapa, więc chyba lepiej pójść z czymś, co nam przyspieszy po prostu produkcję jednostek na początku. Czyli niekoniecznie z tym złotem, a raczej z ratuszem, bo byśmy się skupili na początku na budowaniu chyba budynków do jednostek. Żeby jak najszybciej ruszyć na podbój mapy, także bierzemy ratusz. Niestety, Nikolaj, szlachetny król i sojusznik, jest moim największym wrogiem. Choć pociemniałe niebo mrozi mi serce i ciąży na oczach, nie zatrzymam się. No i co ciekawe, mamy też bohaterów, których ratowaliśmy w misji trzeciej. Talanara, mają też swoje... Właśnie, Talanar ma ultimata. A Dirael jest specjalistką od magii przywołania. Dobrze, zawsze to jakieś poboczne postaci, które nam pomogą w dostawie z armią i przejmą ewentualnie jakieś proste budynki. Ok, zobaczmy, jak te nasze zamki są rozwinięte. Tu mamy 15 łuczników. No, niech będzie ta rada miasta tutaj. No, a tu mamy ten ratusz. I brakuje nam drewna. Czy my w ogóle mamy jakichś łuczników? Mamy 10. To może na razie druidów sobie zrobimy. I kochana, przekażesz ich nam. W sumie to też możemy wykupić. Nie, ty zostań. Daj nam tych druidów. I te pchełki też w sumie. Jedną ci możemy zostawić. O. Jest bomba. Czy ty masz jakieś artefakty na start, stary? Nie masz, dobra. Nie ma problemu. Bierzmy się może najpierw za tych łuczników. Na pewno damy radę bez strat. O Boże, jak tu jasno. O Matko Boska, no tak, bo... Pamiętam ten bug. To jest, mi się wydaje, bug graficzny taki, bo... Mamy noc, tak? Musimy załatwić Nikolaja i wtedy ta noc zniknie. Ewentualnie coś tam innego będzie chyba do wykonania, jakiś cel poboczny. I niestety podczas walki będzie to tak jasno wyglądało. Nie wiem, jak się tego pozbyć. No aż oczy bolą, prawda? Podbiegnijmy może kawałek. Dobra, mamy wskrzeszenie, to będzie bez problemu szło. No i okej. Holy shit, ale to straszne, to oświetlenie jest podczas walki. Dobra, może do tych chłopów. Nice. Ty mistrzu, weź na razie pozbieraj co możesz. I
Myśliwych możemy zakosić. Zaraz skorzystamy tutaj. Co to jest za garnizon? Ojej. Dobra, postaramy się jak najszybciej pozajmować te kopalnie. Też pytanie, ile będzie trwała tura komputera, bo na pewno ma dużo zamków. No właśnie, trochę będzie trwała. Ujojoj, duchy. To może być problem. Aczkolwiek... skoro Dirael ma taką potężną magię przywania, w ogóle jakie ty masz czary? Ale słabo masz siłę czarów, tak na dobrą sprawę, wiesz? Skład siarki. Dobrze, może zapiszmy, spróbujemy te duchy załatwić. O, nice. ...45 rakszy, to raczej... no nie wiem... normalny? Spróbujmy. Porażka wręcz. Jezu, czy my możemy jakoś... no chyba nie. Chciałbym tą jasność trochę zmniejszyć tutaj. Dobra, weźmy sobie pojedyncze pchełki. I druidów w jeden stack, a was w dwa. Może będziecie jakoś opóźniać. Dobra, spróbujemy tak. No wątpię, żebyśmy dali radę. Pisało normalnie, nie wiem dlaczego. Was ustawimy tak. Który tam jest pierwszy? Ten. Może zaczekajcie. Grupowe przyspieszenie. Dobra, możesz tutaj. Coś tam zawsze zrobisz. No i teraz problem, bo... dobra, nie, wiecie co, ich jest za dużo. Raz, że to będzie trwało wieki, a dwa, że stracimy jednak tych jednostek. Na co na tą chwilę nie bardzo sobie możemy pozwolić. Lećmy teraz do tamtej kopalni. Tu chyba nie ma w ogóle, nie, są jakieś jednostki możliwe do rekrutacji, ale... coś brakuje nam rudy. Co mnie martwi. Kuźnia, czy to? Ja, mogę mu lepszyć tutaj? Chociaż co by mi to teraz dało? Niewiele, prawda? Niech będzie to. Bo i tak są wykupieni łucznicy, więc nie ma co ulepszać na razie. Potrzebujemy rudy. Tutaj leży ruda. Tu jeszcze leży... gdzie jest druga kopalnia rudy? Czy w ogóle jest? To jest pytanie. Czy możemy sobie jakieś jednostki teraz kupić? Nie, na razie zawsze pamiętajcie, żeby robić jednak tak, żeby wykonać ruch bohaterami, pozbierać surowce i dopiero wtedy spojrzeć, co możecie zbudować, bo podniesiecie jakieś surowce
i sytuacja w waszym zamku może się zmienić. Mogą wam dojść jakieś opcje budowania, także wpierw lepiej się skupić na tym. 132. No myślę, że damy radę bez strat chyba. Dobra, niech będzie tak. I pchełki same może. Ojojoj. Ale oni nam chyba zatrują i łuczników, i pchełki, tak? Coś czuję. No właśnie, to jest upierdliwe, jak się podzielą. Cholerniki. Czy mamy grupowe oczyszczenie może? W ogóle nie mam oczyszczenia, tak? O, to cholera. Nie mam. No tak, ale to jest trucizna. Zapomniałem. Dobrze, w takim razie przyspieszenie. Ajajaj, to będzie boleć. Nice, przynajmniej szczęście. O kurde. Oj, oj, oj. Tragedia. Dobra, zablokuj tego. Lecimy z tym wskrzeszeniem od razu. No, te nimfy nam padną, ale wskrzesimy je też raczej spokojnie. Wiesz co, spróbuj normalnie go dobić. O Jezu. Dobrze, dobrze, niech walą w nie. Mhm. Okej, dobij tego. Ty wskrześ te nimfy. Ty wal w tych. No, wskrzeszenie, słuchajcie, tutaj dużo ułatwia. Dobra, jeszcze łuczników. No i dobra, i co tam straciliśmy? Kilka nimf, tak? Cztery, elegancko. 67 duchów. No nie wiem, jak słuchajcie, będzie wyglądało długość tych odcinków, ale na pewno będzie ta misja podzielona na przynajmniej 3 epizody, także... No jedna z największych misji, słuchajcie, w grze, także... Inaczej tego nie widzę, powtórzmy to. Na pewno druidów na 2 staki, bo mamy do czynienia z duchami. Teraz. Podzielmy sobie was tak, jeszcze pojedynczą nimfę damy, która wyleci do przodu i spróbuje zatrzymać jedną grupę duchów. No bo tak jak myślałem, będą podzielone. Wy jesteście pierwsi, tak? Dobrze, to zatrzymamy was trochę. I teraz może lepiej walić czary ofensywne, bo to duchy. Mamy troszeczkę tej siły czarów. Nice. Pięknie, balista ładnie też sadzi. Nice. A, dobijcie tego. Okej, ty możesz podlecieć, może trafisz. Zajebiście. No to już z górki. No, zobaczcie, niby siła czarów, najsłabsza statystyka u bohatera Sylvan, ale mimo to przez te wszystkie misje nazbieraliśmy tego tyle, że te czary są tak czy siak silne i znacząco nam pomagają w tej walce z duchami. Piękna sprawa. Dlatego zawsze pamiętajcie, żeby te statystyki na mapie pozbierać.
Nawet jeśli wam to wydłuży misję, nawet o godzinę, tak? Pojeździcie po tej mapie, bo ci bohaterowie potem i tak jeszcze wracają w finałowej misji. Więc warto, żeby mieli te statystyki dosyć wysokie. Dobrze, tu nie mamy chyba w ogóle domyśliwych. O Jezu, czy my nie mamy? Mamy targowisko. Dobra, potrzebujemy tej rudy. I bierzmy tych myśliwych. Siedź może w tym zamku na razie, bo... jednorożce. Niech będzie. No, ale z kasą się robi kiepsko. Potrzebujemy... Na pewno będziemy brali ze skrzynek samo złoto. Mapa jest tak wielka, że i tak doświadczenia wbijemy dużo. A złoto nam pomoże znacząco na początku z rozbudową miast i rekrutacją jednostek. Mamy obelisk, będzie u Zaaszy też istotne. 163 Cerbery, no. To może być wyzwanie. Porażka, no proszę. Dobra, ja bym tu poszedł w jeszcze podzielenie tych łuczników. Może będą ich opóźniać lepiej dzięki temu. O Jezu, nie wiem. Czy my damy radę? O kurcze. Dobra, jeszcze raz. Za blisko ustawiłem jednostki. Porażka, no to jest śmieszne wręcz. Dobra, może tak. No zobaczymy. No, tu się fajnie ustawili. Nice. Lecimy, czary ofensywne. O kurczę. Dobra, wiesz co? Przyblokuj tego pieska. No i zaraz zaczniemy obrywać i to fest, ale... Wiesz co, ja bym strzelił w tych. Okej. Nie ma problemu. To już jest problem. Nice. Ale wskrzeszamy tą ósemkę na pewno. Poczekajcie. Ty możesz spokojnie dobić tych. No, szkoda, że Findan. Kurczę. Nie wskrzesimy. Chociaż moglibyśmy ich znacząco osłabić. No teraz tylko pytanie, jak będzie szczęście wchodzić, bo to nam może przeszkodzić też. No właśnie. Proponuję tutaj zaczekać. Obrona. Ach, balista dała ciała. No nic. Bierzemy złoto. Okej, nam kawałek nam się odkryje mapy, nie ma co patrzeć na razie, dopóki nie jest kompletna. Mamy trochę rudy, świetnie. Nice, jeszcze więcej złota i mamy nimfy. Jeszcze więcej rudy. Dobra, moja droga, teraz ty wracasz do zamku. Zaraz nam wykupisz jednostek. Fort nie jest złą opcją teraz, słuchajcie, bo tam mamy dużo budynków do jednostek. A to nam zwiększy przyrost troszeczkę.
na następny tydzień, który też nadciąga. No właśnie, tu nam brakuje drewna. I druidów nie mamy. Potrzebna będzie gildia magów. No słabo, słabo. Nie mamy co wymieniać surowców, bo to nam znacząco teraz nie przyspieszy. No jest problem po prostu z kasą i surowcami na początku, ale musimy zrobić tak, żeby... Będzie nowy tydzień, żeby już wyjeżdżać, myślę. Także szybko pozajmować te kopalnie i przechodzić do ofensywy wkrótce. No, musimy jeszcze szybko do tego domku na drzewie dojechać. 22. Jaka porażka, come on. Come on. Dajmy druidów w jeden stack, was tak. Was też w jedną grupę i was na pojedyncze. No, fajnie się ustawili nawet. Korzystamy wtedy. Możemy ich tutaj przytrzymać. Może ty zaczekaj. Czy my mamy jakiś czar ofensywno-obszarowy? To byłoby dobre teraz. Ale zrobimy tak. Impregowana strzała z lodowym promieniem. Zobaczycie, jak to działa. Bohater będzie strzelał i będzie w tym samym też momencie spadał czar na przeciwnika. Dobra, kurczę. Tu się robi problematycznie, bo... Was chyba trochę przesuniemy. Was cofniemy może tutaj. Może stańcie tak. A wy tak? I co nam tu daje? No dobra, ale patrzcie teraz. Strzelamy. I sru. No i problem z głowy praktycznie. Teraz... Czy jakbym ciebie przesunął tutaj? Dobra, ale ty nie masz jeszcze ruchu, no to spoko. To przytrzymajmy tego typa tutaj. A, i tak podejdzie skubaniec. No okej, ale mamy prostą strzałę. No dobra, zobacz, jak ci to pójdzie, ten atak. Nice. Masz prostą, to wal. Wiesz co? No wal w tego. Cofnij się. Findan, działaj swoją magiczną strzałą. Coś pięknego. Fantastycznie. Prosimy złoto. Tu może być ciężko z gryfami. Jaka porażka, come on. Sam jesteś porażka. Ustawmy może ich tak. Podlatujecie, mówicie. No dobrze.
Ależ one mają inicjatywę, Jezu. Morale? Cholera. To może grupowe przyspieszenie? Ale bieda. Oj, oj, oj. Kiepsko to widzę. No, come on. Wal. Tragedia będzie. Nie. Ale lipa. Dobra, wskrzeszaj. Potem może nie być czasu. Wow. To było niezłe. Okej, niech będzie tak. Ale ten gryf, kurczę. Nie no, musimy odblokować sobie łuczników. Dobra, i teraz ty się ustaw tu. Skurczybyki. Poczekaj. Dobra, leć tak. No szcholernik, no. Ale kiepsko. Kurczę, nie mogę pchełek wskrzesić, bo mi stanął na ciele. Dobra, ja myślałem, że oni się będą wzbijać, wiecie? Że pikowanie będą robić, a nie zrobili tego. Więc możemy inaczej rozstawić te jednostki. Niech stoją w takim razie tak, jak stoją. I weźmy sobie jeszcze pojedyncze pchełki. Tutaj. Dobra, możecie zaatakować. Nice. Pięknie, pięknie. Żaden problem. Okej, możemy was cofnąć. No masz, no świetnie. Teraz to nam dali. No i pytanie, czy zdążymy? No zajebiście. Ale dobra, wskrzesimy jeszcze. Chyba.
Tylko nie zabijaj. Dobra. Poczekaj. Czekajcie. I mamy to bez strat. No, a komputer nam wyświetla jakąś porażkę, no chyba raczej żartować. Pierścień witalności, dobra, dobra, bierzemy. Więcej życia, czemu nie? Dobra, teraz co tu możemy? Gildia magów chyba. Dobra, zbliża się nowy tydzień. To weźmy to tanie główienko od zasobów. Bo to nam, pamiętajcie, daje co tydzień losowy surowiec, także jak zbudujemy to w pierwszym tygodniu, tym więcej zyskamy wtedy. Ale chciałbym tutaj ulepszyć sobie tych łuczników. Strasznie dużo. Załatwimy te golemy. Dobra, jednego możemy poświęcić, nie ma problemu. Czy my możemy sobie już zrobić kapitol, z tego co rozumiem? Możemy. Dobra, niech będzie, a potem zbudujemy domek na drzewie. Okej, gdzie jest kopalnia kryształów? Bo za cholerę nie widzę jej. Klejnotów, złota. Nie ma. Nie, tu mamy, dobra. Dobra, dobra, w takim razie lecimy dalej po tych kopalniach. Możemy o te gremliny zahaczyć. Kopalnia złota. No tak, ale muszę jeszcze... Cholera, tu jest domek na drzewie i też by się by go przydało przejąć. Ja myślę, że Talanar, ty słuchaj, ty dałbyś chyba radę ze swoją balistą, ze swoim szczęściem te zombie pokonać. 450, zobaczymy. No jak? Come on. Tak na dobrą sprawę moglibyśmy zrobić myk, że wystawiamy same nimfy, rusałki, ale to zajmie wieki. Zombie są tak powolne. No właśnie, chłopie, ty robisz rzeźnie. Jeszcze masz nawet niezłe czary. Okej, wal w tych. Nie no, bez problemu myślę. Damy jeszcze przyspieszenie pchełkom.
No i dobra, i zaraz lecimy z ofensywą. A zaraz, ty masz całkiem mocne te strzały zwykłe też. Ale niech będzie tak. Troszeczkę ich teraz przyblokujemy. Wiesz co, stój sobie tak. Ty za to możesz spokojnie cisnąć. Może tak. Ty sobie jeszcze stań tutaj. Ekstra. No i elegancko. A, tylko trochę sobą stanęli. Nice. Miazga, słuchajcie. Miazga totalna. Nie! Skończyła się amunicja na łucznikach. Aj, straciłem jednego. No dobra, to nic. Dokupujemy więcej. Dobra, i nasz Findan się już śpieszyć nie musi aż tak. No, kopalnia złota by się przydała, nie ukrywam. Sam jesteś porażka. O. Wiesz co, może... Nie wiem, czy oni czasami tak nie będą mieli zasięgu. No ale zablokuj ich tutaj. Jeszcze musieli dostać morale, skurczybyki. Dobra, wal. Ale teraz zlamiłem. No nic. Weźmy sobie grupowe. Wiesz co, Pchełka? Niech oni podjadą bliżej. Damy im podjechać. Wytrzymałość ci nic nie da, i tak zaraz padniesz. Albo oni. Nice.
Może tak was ustawimy. No trochę tej many idzie, ale muszę jeszcze wskrzesić was. Kurde, tylko bez szczęścia. Fuck, ale fart. Nice. Ale pięknie. No i fantastycznie. Kupa hajsu. Zobaczmy co w tej chatce. Zbyt wiele, no wiadomo. Dobra, ciebie przyjmiemy jeszcze. Zaraz nowy tydzień. Brakuje nam tego cholernego drewna. Z tym, że... O! Ależ to jest kuszące w tym momencie. Podwojony przyrost jednostek, niech będzie. Przed nowym tygodniem. Jezu, ja tu nie mam domku do łuczników. Ale zlamiłem teraz. Zlamiłem na całego. A tu i tak nie mogę druidów jeszcze. A to ciekawe. To słabo. Tego drewna cholernego nam brakuje. Czy teraz coś mogę? Szczerze, to już wolę nic nie budować. Drewno nam się zaraz przyda. Come on. Ja wiem, że oni trują, ale... No jest ich trochę i to może być problem. Podejdźmy może tutaj. Pchełkami gdzieś tu. No potrują nam wszystkich. Lipa na maksa. Auć, auć, auć. Skupmy się strzelaniem w tych. Tamtych zaraz poblokujemy. No i wskrzeszajmy. Kurczę, jest mało many, tak? No właśnie. Może zaczekam z tym wskrzeszeniem, weź go dobi. Bi. Auć, auć. Auć. Zablokuj go. No. Straszna lipa. Kurde, ile to trwa. Jeszcze jedna. Stój. Nie wiem, nie wiem. Ja bym skrzesił chyba jednak mieczyków jeszcze. Nie! Jezus Maria, myślałem, że ich zabiję. Dobra, ty możesz w sumie raz walnąć.
Okej, wy teraz odejdźcie. Wskrześ te pchełki. Boże. Balista go dobije. Nie. Fuck. Jakby to zrobić? Mam pomysł. Podzielimy jeszcze pchełki na dwie grupy. I mieczyków na dwie. Bo już wolę tracić ich. Może zostawią łuczników w spokoju. Nice. Nice. I pchełki? Oh, come on! Co za gnojki. O cholera jasna. Dobra, wskrzeszaj go. Nie. Nie. Fuck, nie. Kurde, no. Dobra, wiecie co? Pierdzielić tych paru łuczników. W sumie to te straty... Nie, bo tam dwóch druidów straciłem. No, to jest początek mapy. Nie będziemy tutaj płakać o te straty małe. Chociaż liczyłem na to, że to pójdzie lepiej. Dobra, nie, no weźmy sobie tych jednostek. Cholera jasna, a są tu klejnoty gdzieś? Tutaj. To wiesz co? Weź sobie tych łuczników. W zasadzie to wszystko i załatw tych gości. Okej. Bierz te klejnoty. I ulepszaj. Nice. No i z nimi już nie będzie problemu. Nice. No, teraz to zaczyna wyglądać nasza armia sensownie. Dobra, myślę, że przebijemy się zaraz przez ten garnizon. Odblokujemy sobie drogę do tego portalu, może się zajmiemy te kopalnie i na tym skończymy ten pierwszy odcinek. Trzeba będzie tą mapę tak podzielić, no bo to jest strasznie wielkie. Dobra, niech będzie na razie tak. Weź tutaj jeszcze wykup
łuczników. No i co, teraz moglibyśmy spokojnie te dżiny pojechać. Jaka porażka, come on. Nie rozśmieszaj mnie. Dobra, was mamy mało, więc... Noż skurkowaniec, no, odbicie pocisku. Co on robi? No i załatwione. Fajnie, że nie atakowali w ogóle, tylko rzucali bez sensu czary. Dobra. Co teraz? Może Radę Miasta teraz? Chociaż... Nie, no dobra, to jeszcze zdążymy. Bierzemy więcej druidów. Te jednorożce to nam się też przydadzą. Czy jest tu gdzieś odnowienie many, bo nie widzę. Boże, tam klejnoty zostawiłem, ale tragedia. Dobra, weź to, weź to. W zasadzie to weź wszystko i jedź. I zahacz od razu te klejnoty. I oto. Mistrzu, a ty ulepsz tych łuczników. Zbudujmy to. Dorzuć mu ich. Tylko go nie zablokuj. Very nice. I wracaj. Oj, oj, oj. Dobra, was damy w jedną grupę. Dobra, niech będzie tak. No okej, lejemy. Ach, szczęście nie wyszło. Nice. No ale jest okej. Zero strat.
Dobra, mamy kopalnię klejnotów. Zobaczmy, co nam tutaj te wampiry odblokują. Słabe to zwycięstwo. Dajemy na dwie grupy znowu łuczników. O, oni się dziwnie ustawili. Nie chcą podejść bliżej, to nie. Czemu nie? Nie ma problemu. Dobra, dobitego. Banał. Dobra, i co ty nam dajesz? Tłum smoków. Horda, wow. No, teraz to wydaje się niesamowicie dużo, tak, no ale potem to jest tak wielka mapa, pamiętajcie, także będziemy mieli potem większą armię. Też ciekawe artefakty przy nich są. Okej, słabi wrogowie. Przynajmniej ten jeden, co tam był widoczny. Weźmy trochę drewna. Podjedziemy tu. Weźmiemy trochę jednostek jeszcze zaraz od Dirael. Coś możemy zbudować, ale co? No dobra. Ten garnizon już nie powinien być problemem. Pomimo tego, że pokazuje, że trudny. Okej. I co teraz by się przydało nam zrobić jeszcze? Druidów, co? Ale klejnoty potrzebne. Ma sens. No w sumie miałoby, byśmy mieli tą salwę początkową silniejszą. Czy tam potrzeba ganków do tego, rtęci? Nie. Dobra. Fajne byłyby jeszcze enty, żeby blokować duże potwory. I tak sobie myślę, was zostawmy tak pojedynczych i weźmy sobie was. Aczkolwiek może lepiej po prostu was. A Findan i tak musi tu podjechać, żeby sobie wybrać wrogów. Czy mamy jakieś nekropolis jednostki? Mamy duchy. O! Zaraz, tu mamy upiory w tym garnizonie. Zdążymy sobie jeszcze to zmienić. Czy duchy? Nie, no zostawmy szkielety. No i może wampirzych lordów na razie. Chociaż tam są zombie. Nie mam zombie? Chyba walczyliśmy z zombie. Dobra, niech będzie tak. Niech będzie tak i zobaczmy, jak to pójdzie. Gra mówi, że pójdzie słabo. Przekonajmy się, czy to prawda.
Wiecie co, ja proponuję ich troszeczkę opóźnić. Okej, okay, na to liczyłem. Teraz wy musicie się cofnąć. Wy już walcie w niech. Okej, okay, Findano, daj przyspieszenie. Okej, okay, możecie śmiało podlecieć, czy nie? Nie. To cofnijcie. Dajemy jeszcze grupową boską. Wait. Oh, fuck. Ach, liczyłem na to, że go opóźni. No nie sądziłem, że będzie miał zasięg. Kurde, mol. Ten nie ma. Dobra, to przelećcie tutaj. Findano, koniecznie rezurekcja. Nice. Okej, okay, dobijcie te wampiry. No i mamy to, czekajcie. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to mamy. Możemy jeszcze grupową prawą moc. Dobra, wal. I teraz pełna ofensywa. Jezu. Ale masakra. Dobra, strzelaj. Wow. Coś pięknego. Zero strat. A nie, tych dwóch. No dobra, ale po to oni byli. Garnizon zajęty. Dobra, co tu mamy? Duszki. 299. Mam mało many, strasznie. No spróbujmy. Okej. Dla spowolnienia dajemy sobie dwie pojedyncze pchełki. Dajemy je na maksimum do przodu. Dużo tutaj będzie zależało od tego, jak będziemy trafiać łucznikami. Okej, 50-50 poszło, to nie tak źle. Postarajmy się teraz opóźnić te duchy. Przede wszystkim te u góry. Dobra, i Findanem po prostu walimy czarami. Okej, ty poczekaj i walimy. No, ciągle 50-50 łucznikami.
Ach, druidzi mogli spudłować, to byłoby lepsze. No właśnie. Ale może teraz łucznicy? Ach, szkoda, że nie to ze szczęściem. O, nice. Dobra, dobijmy ciebie. A wy do tyłu. Pięknie. Dobra, może już zaoszczędzimy manę. Ładnie. Zaczekajcie. Jest. No i git. Mamy klejnoty. ...1255 szkieletów. Szaleństwo. Zobaczmy, co tutaj było. No właśnie, jeszcze ciebie mamy z tymi jednostkami. To leć tam. Kurczę, drzewce. A bierz, dorzucisz ich potem. Przydadzą się jak cholera do blokowania. No, jeszcze nawet nie wyszliśmy z tego swojego obszaru, zobaczcie. Ile tutaj rzeczy było do zrobienia. Dobra, może podjedź tu, ty weź od niej te jednostki, będziesz szybciej. Dobra. Ulepszysz łuczników i co teraz? Niech będzie ten fort. Leć mu przekazać. Dobra, no to już nie będzie problemu z tymi szkieletami. A bij. Rzeźnia. Pięknie, pięknie, pięknie. 2000 złota. Easy. To też będzie easy. Opuszczona kopalnia. I co tu? No, poszło gładko. Co to nam dało? Jedna rtęć. Okej. Okay. Bo my w sumie chyba nie mamy. Czy mamy? No właśnie, nie mieliśmy rtęci. Zajebiście. To jeszcze was się pozbędziemy. Na szybkiego i zobaczymy, co nam da ta kopalnia i tutaj sobie wtedy zakończymy.
Oj, zombie, jakie wy powolne jesteście, mędy. Dobra, męczmy tego. Kurczę, trochę podchodzą. Dobra, może rzućmy tą boską siłę. Nice. A, nie będzie problemu. Nie! O Jezu, myślałem, że tu łucznicy są. O, rany boskie. Trzeba będzie skrzesić jeszcze. Dobra. Nice. I co tu mamy? Złoto. Zajebiście. Dobra, stary, na razie zostań tutaj. Niech będzie. Mógłbym sobie jeszcze ulepszyć druidów, zanim wyjadę dalej. To jest kuszące. Dajmy sobie jednostki i zasoby. A ty mogłabyś wrócić po te enty. A zobacz tylko, co jest tutaj. Obrona, okej. Nie wiem, co nam to daje, to odsłonięcie. Wiecie co, ulepszymy chyba tych druidów w takim razie. A, już nam brakuje rudy. Dobra, to dokupmy sobie jednorożców. Zresztą zaraz nowy tydzień. Dobra, zróbmy save'a. I tutaj sobie, moi drodzy, w takim razie zakończymy. Nasza początkowa lokacja jest wyczyszczona. Za chwilę wybijamy atakować w następnym odcinku miasta nekromantów w takim razie.